Telewisa presenta. Za głosem serca występują Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No, no vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor. Voy a comprarte lo que haga falta. Kupię ci, co tylko zechcesz. Nie wrócisz jako służąca, lecz jako pani domu. Od dziś będziesz moją kobietą. Czy ja dobrze słyszałam? Tak jak powiedziałem. A twoja żona? Już nie mieszka na Haciendzie. Zostawiła cię? W końcu udało jej się uciec? Nie. To ja wyrzuciłem ją z domu. Usunąłem ze swojego życia. Tu jest. Wszystko w porządku. Widzi pani dziecko? Wiadomo już, czy to chłopiec, czy dziewczynka? Jeszcze za wcześnie. To dopiero 8. tydzień ciąży. Ale ma się dobrze. Jak twój mąż mógł to przegapić? Powinien być tutaj. To mój wnuk. Udało ci się zasnąć? A tobie? Też nie. Sądzisz, że kapitan Robledo nam pomoże? Mam nadzieję. Oby już zdecydował. Kto cię uderzył? Twój szwagier. Kłóciłem się z Marią, kiedy nadszedł Alejandro. Zachował się jak wariat. Krzeszczał na mnie, jakbym to ja był Alvarezem. Chyba się dowiedział, że moja siostra zdradzała go z José Luisem. I to ja jestem winien? Masz głupią gębę. Przestań. To czekanie mnie dobija. Mnie też. Tak, długo rozmawiają z kapitanem. Co postanowi? Martwię się, że im nie uwierzy i wtrąci ich do więzienia. Nie zaskakuje mnie twoja opowieść o Lorecie. Podejrzewaliśmy, że szef policji jest skorumpowany. Zaczęliśmy nawet śledztwo. Ale zdumiewa mnie, że ocaliłaś życie Almontego. Ten człowiek ożenił się z twoją ukochaną. Alejandro nigdy nie podejrzewał, że jesteś dawnym narzeczonym Montserrat? Chyba nie. Przyznaję, że po przybyciu na Haciendę nienawidziłem go. Z czasem nauczyłem się go cenić. Kiedy się żenił z Montserrat,
O niczym nie wiedział. Już nie masz do niego żalu? Nie. Brat jest sprawiedliwy i dobry. Wie o niewłaściwym traktowaniu José Luisa i Refugia. Zrobił wszystko, bez oglądania się na konsekwencje, żeby im to wynagrodzić. Co się stało? Co wam powiedział? Gdzie José Luis? Został z kapitanem. Poprosili, żebym zostawił ich samych. Pomoże wam? Uwierzył? Jeszcze nie wiem. Wydaje mi się, że mnie polubił. Nie ciebie, tylko Antonia Olivaresa. A to zupełnie co innego. Jeśli oczyścisz imię i wrócisz do marynarki, Alejandro dowie się o twoim oszustwie. Ty uratujesz się przed więzieniem, ale Montserrat będzie miała kłopoty. Pan kapitan ma rację. Musisz otwarcie porozmawiać z Alejandrem. Przyznać się do wszystkiego tak jak mnie. Chcę to zrobić po przyjeździe do Agua Azul. Przedstawię mu swoją wersję wydarzeń. Ale boję się, że gdy się dowie, kim jestem, wykorzysta to przeciwko Montserrat. Najlepiej byłoby zniknąć. To by przyniosło tylko szkody. Wielu ludzi wie, że nie nazywasz się Antonio Olivares. Dla dobra Montserrat musisz wyznać prawdę Alejandrowi, zanim dowie się od kogoś innego, kim był jego pracownik. Nadal kochasz tę dziewczynę? To już przeszłość. Montserrat pokochała innego. Jestem zdecydowany ułożyć sobie życie z Angeliką. Lubisz ją? Tak, bardzo. Postaram się ją uszczęśliwić. Nie wierzę, że wypędziłeś żonę z haciendy. Teraz ty nią jesteś. Czemu to zrobiłeś? Niech cię to nie obchodzi. Od dziś jesteś tu panią. Będziesz spała w moim pokoju. Wszyscy mają cię słuchać. Nie oszukujesz mnie? Nie mam powodu. Idź do mojego pokoju, obejdź cały dom. Nie znajdziesz ani śladu po niej. Wiesz, dlaczego Alejandro wyrzucił tamtą z domu? Nie wiem, ale nie podoba mi się to, co się tutaj dzieje. Nie zaczepiaj mnie. Nie wiesz, do czego jestem zdolna. Nareszcie jesteś mój. Tylko mój. To oczywiste, że kiedy ten bękart poznał całą prawdę, wypędził twoją siostrę z domu. Miał rację. Dziękujmy Bogu, że jej nie zabił. Mamo, jak możesz tak mówić? Ona jest w ciąży. Boję się, że ojcem dziecka jest tamten marynarz. Dlaczego Alejandro nie zrobi badań na ojcostwo? Porozmawiam z nim, kiedy będę mogła. Doprowadzę do tego, że jej wybaczy i uzna dziecko.
Nie po to tak się starałam, żeby ją wydać za Almontego, żeby znowu wypuścić ten majątek z rąk. Nie, wykluczone. Jak to znów? Zachowajmy dyskrecję. Twój ojciec o niczym nie wie. Myśli, że księżniczka wpadła na kilka dni do lekarza. Powinien wiedzieć o wszystkim. Chcesz, żeby padł trupem? Ma prawo wiedzieć, jaka jest naprawdę jego córeczka. Tylko ja jestem tym złym. Nie masz Boga w sercu. Skoro tak uważasz, jesteśmy wykończeni. Lauro opróżnił sklepy dla swojego wnuka. Już mnie nie ma. Niech cię Bóg ma w swojej opiece. Tak okropnie cię potraktował. Bardzo ci współczuję. Dlaczego tak powiedział? Czy ja o czymś nie wiem? Chodź, Graciela. Co kupiliście? Wszystko ci pokażę. Muszę obejrzeć ubranka. Podjąłem decyzję. Pomogę wam. Wiedziałam, że postąpisz jak trzeba. Jestem panu wdzięczny. Dziękujemy. Jeśli kiedyś zajdzie pan do Escondidy, proszę zamawiać najlepszą butelkę. Na mój rachunek. Kapitanie, to żart. Nie proponuję prywatnego tańca. Lepiej nic już nie mów. Stawiam jeden warunek. Skontaktujcie się z rodzicami. Niech wiedzą, że jesteś u chrzestnej i masz się dobrze. Jesteś pełnoletnia i nie potrzebujesz zgody rodziców, ale powinni wiedzieć o wszystkim. Od twojego wyjazdu z domu żyją w strasznym niepokoju. Nie pozwolą mi wyjść za mąż. Postaram się ich przekonać. Dziś wracam do Agua Azul, żeby zająć się waszą sprawą. Ostrzegam, że to nie będzie proste, ale zapewniam, że nie traficie za kratki. Musicie na kilka dni stawić się w bazie marynarki. Może pan na nas liczyć. Będziemy, kiedy pan rozkaże. Wznieśmy toast za narzeczonych. Za szczęście José Luisa i mojej ukochanej Angeliki. Za refugia i Esmeraldę. Właśnie, wypijmy. Proszę. Chrzestna wszystko przygotowała. Kogoś brakuje? Wypijmy więc. Zdrowie. Makario, co za niespodzianka. Co cię sprowadza? Mam zmartwienie. Padłeś w jakieś kłopoty? Nie ja, tylko Alejandro. Co się stało? Wypędził żonę z haciendy. Dlaczego? Nie rozmawiałem z nim. Chodzi tak wściekły, że bez kija nie podchodź. Kiedy to się stało? Wczoraj. Nie tylko wygonił panią Montserrat, ale także Rosario. Pani odjechała smutna, a jak biedactwo płakało, musiało się stać coś strasznego. To nie wszystko. Alejandro pojechał po Marię i przywiózł ją do haciendy. Zapowiedział, że od dziś jest panią domu. Umieścił ją w pokoju pani Montserrat. Jedziemy natychmiast. Jedźmy. Dlaczego nie jesz? Dominga ugotowała pyszny gulasz. Nie jestem głodny.
Nie myśl o niej. Przecież ci mówiłam, że to hipokrytka i że cię nie kocha. Dobrze, że ją przepędziłeś. Jestem pewna, że cię zdradzała z Olivaresem. Dlaczego tak mówisz? Bo tak na siebie patrzyli. Kiedyś widziałam, jak wchodziła do jego domu. Podsłuchałam ich kłótnie. Wściekał się, bo zobaczył, że Montserrat się z tobą całowała. Jestem pewna, że coś ich łączyło. Kiedyś spytałam Antonia, czy ją znam z Agua Azul, ale zaprzeczył. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Żebyś się na mnie pogniewał? Oddaliłeś się ode mnie. Miałeś bzika na jej punkcie. Niczego nie zauważałeś. Źle zrobiłeś, że wziąłeś z nią ślub. Powiem ci jeszcze jedno. Ona z tym swoim braciszkiem okłamali cię, że to ja ukradłam pieniądze. Pudełko dał mi stryj. Może miał coś wspólnego z tą kradzieżą. Pokłóciłam się z Adolfem. Pytałam, czy to stryj pomógł mu zabrać pieniądze z gabinetu. Ojciec Anselmo chce z tobą rozmawiać. Mamy dużo do omówienia. Zostawcie nas samych. Co się stało? Odkryłem, że moja żona, kobieta, której dałem nazwisko i którą kochałem najbardziej na świecie, jest najgorszą z ladacznic. Dlaczego tak mówisz? Kiedy błagałem ją o jedno czułe słowo, zabawiała się pod moim dachem z kochankiem. Nie na Boga. Z Alvarezem, który był moim zarządcą. Zdrajcą, który podszył się pod Antonia Olivaresa. Ksiądz o tym wiedział? Tak, wiedziałem o wszystkim. Dlaczego ksiądz nic nie powiedział? Wystawił mnie na pośmiewisko. Pozwolił, żeby ze mnie zakpili. Czemu ksiądz milczał? I powtarzał, że Montserrat to dobra dziewczyna. Dlaczego ksiądz mnie nie ostrzegł? Bo cię dobrze znam. Wiem, jaki jesteś. Gdybym ci powiedział, z chęci zemsty zbrukałbyś sobie ręce krwią. Nikomu nie wolno odbierać życia. A Bóg pozwala na oszustwo, kłamstwo, cudzołóstwo? Nigdy do niczego nie doszło. Kto jest ojcem dziecka Montserrat? Na pewno nie ja. Tego nie możesz powiedzieć, bo jest twoje. Skąd ksiądz ma pewność, że moje? Montserrat jest niezdolna. Jest zdolna do najgorszego. Kiedy zorientowała się, że jest w ciąży z tym łajdakiem, zmieniła się, żeby wciągnąć mnie do łóżka i przekonać, że to moje dziecko. Cześć, mamo. Córeczko, gdzie jesteś? Powiedz, że ten łajdak cię nie skrzywdził. Czuję się dobrze. Naprawdę? Daję słowo. Ktoś chce z tobą rozmawiać. Dam mu wszystko, czego zażąda, byleś tylko wróciła do domu. To nie José Luis chce z tobą mówić. Najpierw powiedz... Twoja córka jest u mnie. Prudencia? Tak, to ja. Angelika jest u ciebie? Jak do ciebie dotarła? Dobrze się czuję? Spróbuj się uspokoić. Wysłuchaj mnie uważnie. Zrobiono Angelice badania. Wyniki są złe. Odkryto nawrót raka. Nic już nie można zrobić.
Nie mów tak. Wybacz mi tę bezpośredniość, ale musisz znać prawdę. Co jesteś skłonna zrobić? Zabierzemy ją do innego lekarza. Na dodatkowe badania. Uzyskamy jeszcze jedną opinię. Nie przerywaj mnie. Nie mówię o lekarzach ani o szpitalach. Mówię o jej szczęściu, o kilku ostatnich miesiącach życia. Co jesteś skłonna zrobić, żeby twoja córka była szczęśliwa przed śmiercią? Wszystko. Przyjedź do mnie. Na razie nie mów mężowi, że Angelika jest u mnie. Możesz mi to obiecać? Jesteś zdenerwowany. Uspokój się, bo tracisz rozum. Dopiero teraz odkrywam prawdę, której nie widziałem. Zapewniam cię, że Montserrat cię nie zdradziła. Dręczyła ją obecność tego człowieka w waszym domu. Radzę szeroko otworzyć oczy, tak jak ja to zrobiłem. Montserrat nie powiedziała ojcu prawdy. To mistrzynia obłudy. Każde jej słowo to kłamstwo. Spowiednikowi się nie kłamie. Ależ ksiądz jest naiwny. Jak mało zna ludzką podłość. A ty jesteś tym ekspertem? Uznałeś swoje postępowanie za właściwe? Pojechałeś po Marię, sprowadziłeś na haciendę, żeby odgrywała rolę pani domu. Makario mi powiedział. Po co to zrobiłeś? Co chcesz osiągnąć? Niech to księdza nie obchodzi. Obchodzi mnie wszystko, co dotyczy ciebie. Chyba jednak nie, bo gdyby było inaczej, ksiądz by mnie ostrzegł, że Alvarez jest pod moim dachem. Nie powiedziałem ci, żebyś nie popełnił zbrodni. Montserrat wyznała mi to na spowiedzi. Twoja żona nie była niczemu winna. Ten człowiek przybył tu z własnej woli. Próbowała go przekonać do wyjazdu. Niech ksiądz się nie oszukuje. Ostatnim razem, gdy Montserrat próbowała uciec, ten człowiek był od kilku dni na haciendzie. Zamierzała z nim wyjechać. No tak, miała zamęt w głowie. Sama nie wiedziała, czego chce. Oczywiście. Twoja żona popełniła wiele błędów, ale nie jest winna temu, o co ją oskarżasz. To księdza zdanie. Niech ksiądz więcej o niej nie mówi. Podjąłem decyzję. Nikt mnie nie przekona. Może ksiądz sobie darować. Bardzo się mylisz. Oby nie było za późno, kiedy poznasz prawdę. Nie wierzyłam, kiedy Susana powiedziała mi, że przyszłaś. Kiedy przyjechałaś? W nocy. Miałam okropny dzień. Byłam u lekarza, a potem ojciec zebrał mnie na zakupy ubranek dla dziecka. Dopiero teraz mogłam przyjść. Alejandro cię przywiózł do lekarza? Jak twoja ciąża? Alejandro nie przyjechał. Dlaczego? Wyrzucił mnie z domu. Nie chce znać ani mnie, ani naszego dziecka. Czyżby się dowiedział? Już wie, że José Luis podawał się za Antonia.
ma o mnie jak najgorsze zdanie. Myśli, że José Luis był moim kochankiem. A dziecko nie jest jego. Skąd się dowiedział? Nie mam pojęcia. Muszę wiedzieć, czy to Pedro mu to zdradził. Sądzę, że był to raczej Wiktor. On o niczym nie wiedział. Wiktor znał prawdziwego Antonia Olivaresa. To on go zatrudnił jako zarządcę. Kiedy do tego doszło, Wiktor był na haciendzie. Może rozmawiał z Alejandrem i domyślił się prawdy. Kto by to przewidział? To nie ja, lecz twój kochanek, otworzył oczy mężowi Montserrat. To nie twoja koszula, zdejmij ją. Może ty mi ją zdejmiesz? Zdejmij. Nie chcę, żeby pachniała tobą. Jeśli tak ci przeszkadza, sam ją zdejmij. Nie myl różnych rzeczy. Cierpisz z powodu zdrady żony. Wciąż ją kochasz. Moja miłość zmieniła się w nienawiść. Przy mnie o niej zapomnisz. Wydrę ci ją z serca, z pamięci, ze skóry i warg. Jestem twoja. Tylko twoja. Wybacz, ale nie mogę. Ona cię oszukała. Musisz jej odpłacić tą samą monetą. Obiecywałeś, że to ja będę twoją żoną. Daj mi trochę czasu. Teraz nie mogę ci dać tego, czego pragniesz. Idź spać do siebie. Pozwól mi zostać przy tobie. Do niczego nie dojdzie. Jestem ci potrzebna. Połóż się przy mnie. Wystarczy mi, że będę mogła cię obejmować. Już jestem szczęśliwa. Tak bardzo cię kocham. Wstałaś lewą nogą? Maria już się uważa za panią domu. Kazała mi przynieść śniadanie do łóżka. Dla niej i dla niego. Wyobrażasz sobie? Spędzili tę noc razem? Nie przypominaj mi, bo mi się wątroba przewraca. Maria wykorzysta każdą złą chwilę Alejandra. Zaraz wrócę, bo pani się wścieknie, jeśli biegiem nie zaniosę śniadania. Już wychodzisz? Załatwić kilka spraw, ale nie wrócę późno. Rozmurz się. Angelika niedługo będzie w domu. Robledo dał mi słowo. Poruszy niebo i ziemię, żeby ją znaleźć. Ufam mu. Zobaczysz, że za chwilę zadzwoni z wieściami o naszej córce.
Virginia? Virginia! Co się stało? Chodź do mnie. Coś się stało? Spakuj się. Dokąd jedziemy? Do Prudencji, chrzestnej Angeliki. Ona tam jest? To wspaniała wiadomość. Ten straszny człowiek chyba nic jej nie zrobił. José Luis jest dobry, Angelika go kocha. Nie pledź głupstw. Pośpiesz się. Spakuj też rzeczy siostry, będą jej potrzebne. Musimy wyjechać przed powrotem ojca. Pośpiesz się. Dlaczego nie chcesz, żeby o tym wiedział? Nie pytaj o nic, tylko biegnij się pakować. Manuela, przywieźli rzeczy z pralni. Schowaj je do szafy. Sí, señora, en un momento. Gracias. Con permiso. Pasa. Podoba ci się twój pokój? Wygodnie ci? Wszyscy są dla mnie tacy mili. Będziesz musiała znosić humory mojej szwagierki. Graciela ma trudny charakter. Nie rozumiem, jak Laura znosi ją tyle lat. Ale nadal uważam, że twoje miejsce jest na haciendzie Alejandra. Wyrzucił mnie ze swojego domu. Nic nie mogę zrobić. Możesz mu powiedzieć prawdę, że dałaś mu życie. Nie wolno mi. Pani Monserrat mnie potrzebuje. Chcę o nią zadbać. Do narodzin mojego wnuka. Najlepiej jej pomożesz, jeśli wyznasz Alejandrowi, że jesteś jego matką. Kiedy się o tym dowie, wysłucha cię. Przekonasz go, żeby wybaczył Monserrat i dał jej jeszcze jedną szansę. Nie znam powodów twojego milczenia. Ale chodzi nie tylko o szczęście mojej bratanicy i Alejandra, także twojego wnuka. Chcesz skazać to maleństwo, żeby dorastało bez miłości ojca? Dobrze się zastanów. Proszę cię. Zawiadomi panią Monserrat, że ojciec do niej przyszedł. Dziękuję, córko. Niech się ojciec rozgości. Dzień dobry, Gracielu. Spotykamy się znowu po latach. Co ksiądz robi w moim domu? Przyszedłem do Monserrat. Niech ksiądz wyjdzie. Nie życzę sobie, żeby ksiądz zbliżał się do mojej rodziny. Nie martw się. Nie powiem im o twoich grzechach. Ojciec Anselmo, co za niespodzianka. Nie wiedziałam, że się znacie. I to od wielu lat. Graciela była jeszcze panną, kiedy miałem przyjemność ją poznać. Pamiętasz, córko? Jakże mogłabym zapomnieć? Zapewne poznaliście się w kościele. Kiedyś szwagierka co miesiąc wyjeżdżała do ośrodka modlitwy. Dlaczego przestałaś to robić po ślubie Monserrat? Twój brat zachorował. Moim obowiązkiem jest dbać o niego. Poproszę Rosario o kawę i ciasteczka. Jest ksiądz mile widzianym gościem.
Wykorzystywałaś Pana Boga jako pretekst swojej nieobecności, gdy jechałaś do Benjamina Almontego? To niewybaczalne. Niech ksiądz uważa, co powie mojej córce. Nie wie ksiądz, do czego jestem zdolna. Najgorsze, że dobrze wiem, ale się ciebie nie boję. Jak dobrze, że ojciec przyszedł. Zostawiam was, żebyście sobie spokojnie porozmawiali. Nie trzeba. Chodźmy do ogrodu. Wiedziałem, że do mnie przyjdziesz. Montserrat wszystko ci opowiedziała. Jak mogłeś? Nie wiem, jak odkryłeś, że José Luis podawał się za twojego zarządcę. Powinieneś był milczeć. Tamten człowiek zniknął z życia Montserrat. Po co Alejandro musiał o tym wiedzieć? Nie pomyślałeś, ile sprawisz im bólu? Najpierw mi odpowiedz. Czy tym groził ci mąż, jeśli mnie nie odtrącisz? Że powie Alejandrowi prawdę? Dlatego to zrobiłeś? Żebym zrozumiała, że poświęcam się na próżno? Ale z ciebie egoista. Nic mu nie powiedziałem. Już wiedział o wszystkim. Nie kłam. To ty kłamałaś. Wiedziałaś, że Alvarez tam jest. Czemu mi nie powiedziałaś? Nie musiałeś wiedzieć. Alejandro jest moim przyjacielem, a Montserrat jest dla mnie jak siostra. Gdybyś mi zaufała, znaleźlibyśmy sposób, żeby im pomóc. I nie doszłoby do tego. Teraz jest za późno. Montserrat jest załamana. A w jakim stanie jest Alejandro? Nigdy go takiego nie widziałam. Pełnym gniewu i nienawiści. To poważna sprawa. Montserrat nie jest winna, że José Luis ją odnalazł i podstępem wdarł się do domu. Nie broni jej. Chciała z nim uciec. Sam byłem świadkiem, jak zamierzała to zrobić w dniu ślubu. Zmusili ją do wyjścia za mąż. Matka sprzedała ją jak jakąś rzecz. I kochała José Luisa. Wydawało jej się, że go kocha. Potem zaczęła się zakochiwać w Alejandrze. Umiał zdobyć jej serce. Przy nim odkryła, czym jest prawdziwa miłość. Tak jak ja przy tobie. Możesz przysiąc, że twoja przyjaciółka nie spała z Alvarezem, kiedy pracował na haciendzie? Przysięgam. José Luis cały czas krążył wokół niego, ale nigdy mu nie uległa. Nie zdradziła męża. Montserrat nosi dziecko Alejandra. Musimy coś zrobić. Nie pozwólmy, żeby tak się rozstali. Przecież będą mieli dziecko. Pomóżmy im. Teraz istotniejsze są twoje kłopoty z mężem. Alejandro zupełnie oszalał. Myślałam, że mnie zabije. Nie usprawiedliwiam go, ale musisz zrozumieć,
Wiedzieliśmy, że jeśli pozna prawdę o zarządcy, może tak zareagować. Jak on mnie obrażał? Jest pewny, że go zdradziłem. Ojciec wie, że to nieprawda. Kiedy Macario mnie zawiadomił, że Alejandro cię wygonił, natychmiast do niego pojechałem. Próbowałem go uspokoić, przemówić za tobą, ale nie chciał słuchać argumentów. Pero desgraciadamente en este momento Alejandro es incapaz de escuchar razones. Niech myśli, co chce. Wszystko mi jedno. Nieprawda. Wciąż jest dla ciebie bardzo ważny i to rozstanie cię boli. Nie wiem, czy mu kiedyś wybaczę, że wyrzekł się dziecka. Nie bądź zbyt dumna. Nie popełnij tego samego błędu, co Alejandro. Obrażał cię, bo czuje się urażony, ośmieszony i zdradzony przez ciebie i człowieka, którego uważał za przyjaciela. Przyznaję, że w dużej części to moja wina. Muszę się pogodzić z tym, że na zawsze straciłam Alejandra. Nie wolno się poddawać. Tym bardziej, że zły wpływ Marii... Co Maria ma z tym wspólnego? Alejandro po nią pojechał? Przywiózł ją na haciendę? Niech mi ksiądz odpowie. Ona jest z nim? Maria wróciła na haciendę. Martwię się, że zatruje duszę Alejandra i jeszcze bardziej nastawi go przeciwko tobie. Wersja polska na zlecenie telewizji Puls Studio Publishing. Tekst Małgorzata Samborska. Czytał Janusz Kozioł.